Rower do trialu, który wygląda tak, czy rower do street trialu, który wygląda tak? I żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, która z tych dyscyplin jest fajniejsza, to może zacznijmy od tego, że gleby na trialówce mogą wyglądać tak, a gleby na street trialówce mogą wyglądać tak. Na rowerach do trialu jeździmy po trial parkach albo po przeszkodach naturalnych, a na rowerach do street trialu naturalnym środowiskiem są skateparki albo miejskie przeszkody. W trialu rowerowym chodzi o skuteczne przemieszczanie się po wyznaczonych torach przeszkód bez podpierania się, a w street trialu chodzi o kreatywne wykorzystanie przeszkód do robienia efektownych sztuczek. W trialu rowerowym podstawowe techniki to na przykład pedal up, side hop albo pedal kick. W street trialu też korzystamy z technik znanych z trialu rowerowego, po to, żeby na przykład dostać się na jakąś przeszkodę, ale dodatkowo robimy sztuczki, takie jak rotacje, możemy jeździć na tylnym lub na przednim kole, do przodu albo do tyłu, możemy to wszystko wzbogacić jeszcze o na przykład bar spiny albo foot jump tail whipy. W street trialu nie ma organizowanych zawodów, więc można powiedzieć, że trial rowerowy jest bardzo konkretną dyscypliną sportu z celami, które możemy mierzyć, natomiast street trial to bardziej freestyle. A tobie co bardziej się podoba?